Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny film z serii Q&A, a maszyna, którą przedstawimy, to robot do podgarniania paszy EM Lizard. Zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie, najczęściej zadawane, to czy robot Lizard może poruszać się na zewnątrz budynków i jakie nachylenia maksymalnie może pokonywać? Odpowiadam, Lizard może poruszać się na zewnątrz budynku, natomiast nie mogą to być duże odległości, kilka metrów. Jeżeli chodzi o posadzkę, też musi być w odpowiednim stanie, żeby Lizard mógł przejechać do drugiego pomieszczenia, do drugiego budynku. Nachylenia to maksymalnie 5%. Następne pytania, ich jest kilka, dotyczą zbiornika na pasze treściwe. Zatem pierwsze pytanie. Czy pasze treściwe można dołożyć do już istniejącego robota Lizard? Jak najbardziej, jeżeli klient nie zdecyduje się od razu na tą opcję, robot jest dostosowany do tego, żeby bez żadnych ingerencji większych dołożyć ten zbiornik na pasze treściwe. Jest to bardzo proste. Przykręcamy tylko kilka śrub, wgrywamy w program tą opcję i możemy cieszyć się już dodatkową funkcją. Ilość paszy, którą może dozować nasz robot, jeżeli chodzi o pasze sypkie, to dwa rodzaje maksymalnie. Zajrzyjmy do środka. Nasz kontener podzielony jest w tym wypadku na dwie komory. Jedna ma 65 litrów pojemności. Jeżeli klient ma życzenie, może to być jedna komora o pojemności 130 litrów. Robot także może dozować środki płynne. Akurat w tym egzemplarzu tego nie mamy. Środki płynne są zamocowane po tej stronie kontenera. Co ważne, jeżeli chcemy mieć funkcję dozowania środków płynnych, musimy mieć również dozowanie środków sypkich, ponieważ ten cały mechanizm jest przymocowany do całego tego kontenera. Wszystkie środki płynne, środki sypkie, pasze sypkie są wyrzucane przez robota tutaj na stół paszowy i zanęcają krowy do podejścia do korytarza paszowego. Pasze nie muszą być dozowane na całym korytarzu paszowym. Możemy wyznaczać odpowiednie odcinki, gdzie ma być ona dystrybuowana. Służą do tego znaczniki RFID, gdzie montujemy je w posadzce i one pomagają po prostu w określeniu miejsc, w których właśnie ta pasza ma być dozowana. Paszę dozuje robot odpowiednią ilość na cały przejazd. Jest to identyczna, taka sama wartość, zatem nie ma możliwości, żeby dozować paszę o innej ilości na konkretne grupy żywieniowe. Jeżeli chodzi o szerokość korytarza paszowego, gdzie nasz robot będzie w pełni funkcjonował, podajemy 3,5 metra. Natomiast przy pewnych ograniczeniach pracy robota możemy go zainstalować na korytarzach 3-metrowych. Często też są pytania o długość korytarza paszowego, maksymalną długość, gdzie robot obsłuży stado. Według naszych badań, według naszych instalacji możemy śmiało określić, że 160 metrów korytarz paszowy, czyli całość pętli powyżej 300 metrów, spokojnie Lizard obsłuży. Pozwalają na to baterie, pozwala na to zakres pracy. Także jak najbardziej duże obiekty też jesteśmy w stanie obsłużyć. Jeżeli już jesteśmy przy bateriach, nasz robot posiada dwa akumulatory, dwa razy po 105 amperogodzin. Praca robota pochłania mniej więcej 4 kWh na dobę, gdzie bierzemy parametr, mniej więcej taką oborę stokrów i mniej więcej 14-16 przejazdów na dobę. Robot Lizard porusza się po budynku za pomocą pętli indukcyjnej. Jest to bardzo dobry i niezawodny system. Nigdy nie zgubi robot swojej drogi. Jest to bardzo popularne w przemyśle. Dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie tego rozwiązania.
Następna rzecz, która jest bardzo ważna, to cały ślimak. Ślimak jest specjalnie skonstruowany przez nas, ma odpowiednią geometrię, odpowiedni kształt, który napowietrza i podbija jeszcze dodatkowo tą paszę. W początkowych naszych modelach pierwsze sztuki produkcyjne były wyposażone w 20 magnesów o niewielkiej średnicy, które wyłapywały elementy metalowe i bardzo małe drobinki metalowe z paszy. Podczas naszych testów i pierwszych montaży okazało się, że to jest bardzo pomocne. Dlatego zdecydowaliśmy się w modelach nowych zastosować tego typu magnesy, które już mają większą średnicę. Jest ich 10. Znajdują się także na ślimaku. Dzięki temu ta siła, która wynosi 32 kg jednego magnesu, jest wystarczająca, żeby wyłapać jeszcze więcej tego metalu z paszy. Co ciekawe, w większości przypadków są to małe drobinki, elementy metalowe z wozów paszowych. Także to jest bardzo kluczowe i wpływa bardzo mocno na zdrowie krów, jeżeli my wyłapiemy te drobne elementy metalowe z paszy. Pętla indukcyjna to zarazem największy plus i największy minus, jeżeli chodzi o robota Lizard. Największy plus to jest niezawodność tego systemu, największy minus to jest montaż. Natomiast ten minus nie jest taki duży, bo cała instalacja robota zajmuje 15 godzin i nacinamy posadzkę tylko centymetrów. 2 cm, jest to praktycznie niewidoczne. Daje nam to natomiast już po montażu pewność, że robot będzie doskonale działał, że nie będzie gubił sygnału. Więc plus jest tak naprawdę bardzo duży, a montaż to jest 1,5 dnia, tak mniej więcej, plus przeszkolenie oczywiście klienta z obsługi urządzenia. Jak sterujemy robotem i jak go programujemy? Otóż mamy specjalną aplikację opracowaną przez nas do ściągnięcia ze sklepów na systemy Android i iOS. Wygląda to mniej więcej tak. Ustawiamy sobie czasy, ustawiamy sobie wszystkie funkcje, przejazdy. Wystarczy ściągnąć tą aplikację, zalogować się i mamy pełną kontrolę nad urządzeniem. Często zadajecie pytania, co jeśli robot natrafi na przeszkodę, czy to jest bezpieczne. Nasz robot spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i działa to następująco. Posiadamy z przodu i z tyłu zderzaki. Z przodu jest to zderzak dwukierunkowy, który działa w ten sposób lub w ten sposób. Jeżeli robot natrafi na przeszkodę, zatrzymuje się, po czym cofnie i podejmie próbę dalszej pracy. Jeżeli to nastąpi kilkukrotnie, stwierdzi, że jednak to jest stała przeszkoda, postoi tam dłużej i zatrzymuje się całkowicie. Oczywiście powiadomienie dostajecie przez aplikację, że robot się zatrzymał. Tak samo jest z tyłu. Z tyłu mamy gumową listwę, która działa na tej samej zasadzie. Dotknięcie tej listwy skutkuje zatrzymaniem się robota i cofnięciem. Pytanie, ciekawostka. Klienci często nas pytają, co w momencie, kiedy nie będzie prądu w budynku i wszyscy spodziewają się odpowiedzi, że robot wtedy nie będzie działał. Otóż nie. Generator pętli indukcyjnej posiada awaryjne zasilanie, które wystarcza na 2-3 godziny, żeby utrzymać robota w ruchu. Jeżeli nie będziemy mieli prądu przez 2-3 godziny, robot będzie działał tak, jakby prąd był. Natomiast jeżeli to będzie dłuższy okres, to stwierdzi, że musi się zatrzymać i zakończyć pracę. Robot poza sterowaniem z punktu smartfona lub innego urządzenia mobilnego posiada sterowanie ręczne, a to na wypadek, jakbyśmy chcieli podjechać robotem lub przesunąć go, nie posiadając przy sobie żadnego z urządzeń. Prawa, lewa, przód, tył, możemy spokojnie odjechać robotem. Oczywiście bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo, czyli przyciski bezpieczeństwa, które zatrzymują robota w momencie, kiedy widzimy, że coś się dzieje nie tak.
Większość z przyszłych użytkowników tego typu urządzeń obawia się później bardzo dużych kosztów utrzymania i eksploatacji urządzenia. Samo słowo robot już wzbudza myśl, że części eksploatacyjne kosztują dużo. W naszym przypadku najczęściej zużywającymi elementami są te listwy czyszczące, które tutaj widzimy. Koszt takiej listwy to jest 100-200 zł netto. Druga rzecz, która może się zużyć, chociaż bardzo, bardzo rzadko, to są koła napędowe. Koła napędowe w granicach 1000 zł kosztują oraz koło prowadzące około 100 zł. Akumulatory, częste pytanie, na ile wystarczają? Oczywiście to zależy od warunków, tak jak w innych urządzeniach typu samochody czy ciągniki, więc na to pytanie nie jesteśmy wprost odpowiedzieć, ile dany akumulator wytrzyma. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że tak jak już wspomniałem, robot posiada dwa akumulatory, koszt jednego akumulatora to jest 700-800 zł netto. Także jak sami Państwo widzicie, koszty eksploatacyjne są znikome. Gwarancja na nasze urządzenia 2 lata, natomiast po roku wykonanie przeglądu jest obowiązkowe, żeby te 2 lata osiągnąć. Co ważne, montaż odbywa się w Polsce tylko przez nas, przez producenta, ponieważ nie posiadamy żadnych dealerów. Całą obsługę serwisową macie bezpośrednio od nas. Możemy się zalogować na waszego robota i go zdalnie naprawić. Możemy zmienić parametry. Mamy specjalny numer telefonu, który służy do takiego serwisu i do pytań klientów, jeżeli chodzi tylko o automatyzację. Oddzielny telefon, oddzielny mail, oddzielna zakładka na stronie internetowej. Firma EM buduje cały ekosystem, jeżeli chodzi o autonomię i o robotyzację. Także chcemy, żeby każdy klient, który zakupi u nas robota, czuł wsparcie, czuł się bezpiecznie przede wszystkim ze swoim urządzeniem i żeby urządzenie chodziło i było użytkowane w 100%, spełniając oczekiwania naszych klientów. Jedną z części zamiennych, która też może ulec eksploatacji, jest ślimak. Pomyśleliśmy o tym dużo, dużo wcześniej, z myślą o kliencie oczywiście. U nas ślimak składa się z takich właśnie modułów. Jeżeli jakiś moduł zostanie uszkodzony bądź się wytrze, istnieje możliwość wymiany jednego modułu, a nie całego ślimaka. Moduł to koszt w granicach 200 zł, także znikomy koszt, jeżeli chodzi o wymianę. Jeżeli musielibyśmy cały ślimak wymienić, byłyby to dużo, dużo większe kwoty. Na koniec materiału nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Państwa do zadawania pytań w komentarzach, bo jak sami Państwo widzicie, roboty, Lizard, robotyzacja to temat rzeka. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami bezpośrednio, do wycen i do spróbowania tego urządzenia w swoim gospodarstwie. Większość klientów, którzy zakupili tego typu urządzenia, od razu po kilku tygodniach zauważyli znaczny wzrost wydajności właśnie dzięki temu, że maszyna spulchnia paszę, jest mniej niedojadów, krowy lepiej trawią TMR, są to same korzyści, urządzenie zwraca się bardzo szybko. Ostatnie pytanie to są terminy realizacji montażów. My staramy się, żeby termin realizacji nie przekraczał 3-4 miesięcy. Wszystko oczywiście jest związane z sezonem, z ilością zamówień. My natomiast staramy się, żeby oscylować w granicach 3-4 miesięcy. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie materiału i zachęcam do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Q&A.